przestanę pytać. Czemu tak wiele pytań bez odpowiedzi? Podróż nieznane, ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Raz, dwa. Dlaczego? Wspinać się po szczeblach kariery, przysługując się wrogom, wiodąc spokojne życie w ciepłym zaciszu domu, czy płynąć pod prąd, aby iść własną drogą, nie mogąc gwarantować niczego, nikomu odpuścić, nie widząc szans dla wygranej, po czym zwiać za granicę, choć nie przystoi, czy pokazać, że ucieczka nie jest rozwiązaniem i pomimo konsekwencji wytrwać przy swoim. Czy jest w ogóle sens się poświęcać, obracać w imię dobra świat swój w gruz? Cóż, choćby na szyi zaciskała się pętla, nie wiem czy jest sens, za to wiem, że jest mus. Każde z tych pytań mógłbym zadać i teraz, choć minęło 150 lat od chwili, gdy zadał je sobie ta, zapewne nieraz, Romuald Traugut, 1863. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać. Czemu tak wiele pytań bez odpowiedzi? Podróż nieznane, ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego nasze dominujące cechy narodowe to egoizm, warcholstwo i bezchołowie? Czasami zachodzę w głowę, czy na tym moralnym śmietniku jeszcze znajdzie się człowiek. Jak wybić z głów cwaniactwo, chciwość, głupotę, tchórzostwo i nieuczciwość, i w jaki sposób, widząc wokół te przywary, nie zgubić swej drogi, nie stracić swej wiary? Jak pogodzić wiecznie skłóconych dobrych ludzi ze strony białych oraz czerwonych? Widać to jak na dłoni, przetrwamy tę fazę, tylko jeżeli mimo różnic staniemy razem. Każde z tych pytań mógłbym zadać i teraz, choć minęło 150 lat od chwili, gdy zadał je sobie, zapewne nieraz, Romuald Traugut, 1863. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Nie będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. Podróż nieznane, ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Dlaczego? W jaki sposób zwrócić uwagę możnych tego świata na jawną niesprawiedliwość, która trwa przez lata i oplata wszystko niczym korona z cierni, gdy wszyscy to widzą, ale zostają bierni? Jak zachować godność w obliczu klęski, nie zdradzić, nie prosić o łaskę, tylko wyjść z opresji moralnie zwycięskim, gdy teoretycznie poniosłeś porażkę? Co sprawić, by nie zgasł ten duch? Jak pokazać, że każdy może być bohaterem? Czy starczą stopy na ziemi, głowa w gwiazdach oraz odwaga, by wyjść przed tchórzliwy szereg? Każde z tych pytań mógłbym zadać i teraz, choć minęło 150 lat od chwili, gdy zadał je sobie, ta, zapewne nieraz, Romuald Traugut, 1863. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Nie będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać. Czemu tak wiele pytań bez odpowiedzi? Podróż nieznane, ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Dlaczego? W jaki sposób zwrócić uwagę możnych tego świata na jawną niesprawiedliwość, która trwa przez lata i oplata wszystko niczym korona z cierni, gdy wszyscy to widzą, ale zostają bierni? Jak zachować godność w obliczu klęski, nie zdradzić, nie prosić o łaskę, tylko wyjść z opresji moralnie zwycięskim, gdy teoretycznie poniosłeś porażkę? Co sprawić, by nie zgasł ten duch? Jak pokazać, że każdy może być bez odpowiedzi. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Nie będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać. Czemu tak wiele pytań bez odpowiedzi? Podróż nieznane, ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Raz, dwa. Dlaczego? Wspinać się po szczeblach kariery, przysługując się wrogom, wiodąc spokojne życie w ciepłym zaciszu domu, czy trzy. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. Są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Nie będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać. Czemu tak wiele pytań bez odpowiedzi?
nieznane. Ciekawe. Pytania bez odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego nasze dominujące cechy narodowe to egoizm, warcholstwo i bezchołowie? Czasami zachodzę w głowę, czy na tym moralnym śmietniku jeszcze znajdzie się człowiek. Jak wybić z głów cwaniactwo, chciwość, głupotę, tchórzostwo i nieuczciwość, i wypłynąć pod prąd, aby iść własną drogą, nie mogąc gwarantować niczego, nikomu odpuścić, nie widząc szans dla wygranej, po czym zwiać za granicę, choć nie przystoi, czy pokazać, że ucieczka nie jest rozwiązaniem i pomimo konsekwencji wytrwać przy swoim. Czy jest w ogóle sens się poświęcać, obracać w imię dobra świat swój w gruz? Cóż, choćby na szyi zaciskała się pętla, nie wiem czy jest sens, za to wiem, że jest mus. Każde z tych pytań mógłbym zadać i teraz, choć minęło 150 lat od chwili, gdy zadał je sobie ta, zapewne nieraz, Romuald Traugut 1860. W jaki sposób, widząc wokół te przywary, nie zgubić swej drogi, nie stracić swej wiary? Jak pogodzić wiecznie skłóconych dobrych ludzi ze strony białych oraz czerwonych? Widać to jak na dłoni, przetrwamy tę fazę, tylko jeżeli mimo różnic staniemy razem. Każde z tych pytań mógłbym zadać i teraz, choć minęło 150 lat od chwili, gdy zadał je sobie, ha, zapewne nieraz, Romuald Traugut 1863. Tak wiele pytań bez odpowiedzi. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Pytania bez odpowiedzi. Będę czuł, nie będę sobą, gdy przestanę pytać.